Cześć, witam Was w kolejnym odcinku oznaczonym czerwoną ramką. Przypomnę tylko, że są to odcinki, w których omawiam tematy ogólnokryptowalutowe, ogólno związane z tematyką blockchain. Nie są to analizy konkretnych projektów. Tematy tutaj poruszane są zgłaszane przez Was, także zachęcam do tutaj przesyłania do mnie własnych propozycji na tego typu odcinki. Możecie to zrobić najlepiej pozostawiając komentarz pod filmem. Można wysłać do mnie wiadomość e-mail lub też odezwać się na Discord. Także zapraszam Was do tego odcinka, w którym zajmiemy się przeanalizowaniem tego, co tak naprawdę może nam dać przeglądanie serwisu coincodecap.com. Strona główna tego serwisu widoczna na ekranie. Jest to serwis, który jest w pewnym sensie odpowiednikiem popularnych serwisów typu CoinMarketCap czy też CoinPaprika. Tutaj CoinCodeCap bierze do swojego rankingu jedynie działalność kierowaną wśród projektów kryptowalutowych, projektów blockchain, właśnie w zakresie tworzenia oprogramowania i tworzenia tych projektów. Krótko mówiąc, bazuje on na aktywności zespołów deweloperskich na GitHubie, czyli to, co do tej pory omawiam na swoim kanale w odcinkach w zielonych ramkach, gdzie omawiam właśnie analizę projektową projektów kryptowalutowych. Tutaj co do tego serwisu, jak do każdego tego typu właśnie narzędzia, należy przede wszystkim zapoznać się, w jaki sposób ten ranking jest prowadzony i czy sposób prowadzenia tego rankingu odpowiada naszym przekonaniom co do na przykład weryfikacji prac takiego zespołu. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób ten ranking jest prowadzony, to jest to tak pobieżnie opisane właśnie na jednej ze stron bloga, w jednym z postów na blogu tutaj osób odpowiedzialnych za ten projekt. Mamy tutaj wyjaśnione właśnie, czym jest repozytorium, czym jest commit, czym jest fork, czym jest obgwiazdkowanie projektu na GitHubie, czym jest właśnie obserwowanie go. Także osoby, które chcą korzystać z tego narzędzia, oczywiście powinny się zaznajomić z tą terminologią. Oczywiście, jeśli coś tutaj z tych terminów nie jest dla Was jasne, to proszę o komentarz. Będę na pewno w stanie Wam to wytłumaczyć. I tak tutaj widzimy ten ranking tego serwisu. Tutaj jedna istotna uwaga z mojej strony jest taka, że serwis ten nie bierze pod uwagę aktywności, która jest wykonywana na projektach będących forkami innych projektów. Czyli na projektach, które w pewnym stopniu bazują na projekcie, na kodzie źródłowym innego projektu. I tak na przykład jest taka sytuacja w popularnym projekcie Dash, który tutaj Wam wyświetlę na ekranie. Projekt Dash, jak widzimy, jest forkiem, takim forkiem w ujęciu programistycznym projektu Bitcoin. Czyli w pewnym momencie kod Bitcoina został sforkowany, czyli jakby został skopiowany do oddzielnego repozytorium właśnie w organizacji DashPay o nazwie Dash. I następnie te prace zostały już dalej kontynuowane, niezależnie od tego, co się dzieje w kodzie źródłowym Bitcoina. Czyli można powiedzieć, że do pewnego momentu Dash był Bitcoinem, potem zespół odpowiedzialny za Dasha właśnie implementował swoje funkcjonalności do tego, co zapożyczył z kodu właśnie Bitcoina. Także tutaj na to warto zwracać uwagę w tym serwisie, gdyż serwis właśnie takich projektów nie bierze pod uwagę, znaczy nie bierze pod uwagę tego, tych commitów, które się tutaj dzieją. I tutaj na przykład widzimy, że w Dashu nie mamy w ogóle praktycznie aktywności związanej z commitami do repozytorium, co oczywiście nie jest prawdą, ponieważ widzimy, że aktywność taka dla Dasha miała ostatnio miejsce, chociażby tak tutaj widzimy
w sierpniu tego roku. Co ciekawe jeszcze i co, o czym warto pamiętać, korzystając z tego serwisu, iż bierze on pod uwagę ostatnie 52 tygodnie, czyli ostatni rok działalności właśnie programistów odpowiedzialnych za tworzenie tego typu projektów. Do ogólnego rankingu nie są również brane pod uwagę, nie jest brana pod uwagę liczba obserwujących. Moim zdaniem to jest bardziej istotne niż liczba gwiazdek, ponieważ gwiazdki na GitHubie służą nam jedynie do tak jakby dodawania do ulubionych tego projektu, natomiast obserwowanie oznacza to, że jesteśmy poważnie zainteresowani wszelką działalnością, jaka właśnie odbywa się w tym projekcie. Także dostajemy powiadomienia w GitHubie odnośnie na przykład założonych issue, założonych pull requestów, merge'owania pull requestów, czyli dodawania do głównej gałęzi kodu i tego typu działalności. Także tutaj każdy z oglądających niech sobie odpowie właśnie na pytanie, na ile dla niego jest znacząca gwiazdka na GitHubie, a na ile jest dla niego znaczące właśnie to, że ktoś ten projekt obserwuje. To oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. Tutaj widzimy, że na przykład na przykładzie tego Dasha mamy 218 obserwujących, natomiast gwiazdek mamy około 1200. Liczba forków ponad 24 tysiące. Także też robi wrażenie. Jeśli chodzi o pozostałe sekcje tej strony, to warto zwrócić uwagę właśnie na sekcję Dead Projects, która pokazuje nam projekty, w których nie ma po prostu aktywności deweloperskiej, czy to pod względem właśnie dołączania commitów do kodu, czy też właśnie wydawania wersji release. Także tutaj właśnie jeśli chcemy, jesteśmy zainteresowani jakimś niszowym projektem, myślę, że warto ten serwis wykorzystać, właśnie tą sekcję i sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to projekt martwy. O ile oczywiście nie jesteśmy sami tego w stanie zweryfikować, patrząc na GitHub tego projektu. Jeśli nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, tak jak mówię, można zajrzeć tutaj, można również przejrzeć moje filmy i zobaczyć, w jaki sposób, jakimi mechanizmami można się kierować, żeby być w 100% pewnym tego, co dzieje się w projekcie. Kolejna zakładka Devs, czyli lista najbardziej zaangażowanych programistów kryptowalutowych. No tak naprawdę to jest taka ciekawostka według mnie, bo tak naprawdę myślę, że nie ma to żadnej wartości, jeśli chodzi o zainteresowanie danym produktem, czy też braniem go pod uwagę w celu późniejszej inwestycji. Listing służy nam do zgłaszania tego projektu. Oczywiście mamy też API, także tutaj programiści mogą pobierać dane serwowane przez ten serwis i wykorzystywać je na przykład w swoich programach, w swoich aplikacjach. Także to tyle, jeśli chodzi o mój komentarz odnośnie tego serwisu. Jeszcze tutaj jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, jest oczywiście ten serwis posiada usługi i na przykład możemy otrzymać raport w postaci, raport pewnie w postaci jakiegoś PDF-u dotyczącym danego projektu, w którym jesteśmy zainteresowani. Myślę, że to jest tak naprawdę to, co właśnie możecie obejrzeć na moim kanale, gdzie omawiam poszczególne projekty, które również do mnie zgłaszacie. I to jest właśnie taki raport w formie audiowizualnej obecnego stanu danego projektu. Także to wszystko, jeśli chodzi o mój komentarz na temat tego serwisu, tego portalu. Tak jak mówię, warto tutaj szczególnie zwracać uwagę na sekcję Dead Projects. Jeśli chodzi o sam ranking, jeśli już się mamy nim kierować, to należy rozumieć, jak on działa, co bierze pod uwagę i czy jest to dla nas istotne. Niemniej jednak zachęcam zawsze do samodzielnej choćby próby analizy aktywności danego projektu, po prostu żebyśmy sami na podstawie własnych doświadczeń, wiedzy byli w stanie podjąć tą decyzję, gdyż to my za nasze decyzje bierzemy odpowiedzialność, nie zrzucimy tej odpowiedzialności na żaden inny
system, na serwis czy na kanał na YouTubie. Po prostu jestem zwolennikiem tego, żeby każdy brał odpowiedzialność za to, co robi, czego używa, co kupuje, w co inwestuje. Także dziękuję Wam za zgłoszenie tego serwisu do właśnie tego odcinka. Zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Jeśli coś tutaj wymienione przeze mnie wymaga dodatkowego komentarza, proszę również o taką informację pod tym filmem. Dziękuję, cześć.